Szanowni Państwo, dzień dobry. Pora jest dosyć wczesna, ale... Wszyscy z łóżek zerwali się. To rzecz niezwykła. 8:30, poniedziałek. Andrzej Duda chce wygłosić orędzie. Od 6 rano zaczęły się spekulacje. Najdziksze były takie, że zrezygnuje z kandydowania na prezydenta, bo to, żeby zrezygnował jedynie z prezydentury, otworzyłyby oczywiście nowe sytuacje prawne, jeśli chodzi o wybor. Ale gdyby zrezygnował, ta myśl jest bardzo inspirująca. No bo załóżmy, że zrezygnował i wtedy Hołownia, Kidawa albo Kosiniak wygrywają wybory. No, czy wygrywają wybory, które są konstytucyjne? Nie. Opozycja miałaby straszny problem. Miałaby prezydenta, ale nielegalnego, niekonstytucyjnego. No powiem tak, na całe szczęście Andrzej Duda nie zrezygnował i zajął się energetyką. Okazało się, że rozpoczęto budowę rury, która ma nas uniezależnić gazowo i to jest taka wiadomość, która warta jest zerwania rodaków o godzinie 8:30 w poniedziałek z łóżek. No, tych, którzy są na kwarantannie oczywiście. I poinformowania, że polska energetyka jest uratowana. No, tylko trzeba powiedzieć coś takiego. Od roku 2014, w którym to PiS został wybrany, Polska importuje z Rosji więcej źródeł energii niż przedtem. To pierwsza uwaga, bardzo istotna. Po drugie, gaz stanowi ułamek tego, co potrzebujemy dla naszej energetyki i jak słusznie powiedział jeden z znanych polityków opozycyjnych niegdyś, gdyby gazu nam Rosja nie dostarczyła, to starczyłoby wyłączyć kuchenki gazowe w całej Polsce i zamienić na elektryczność i dalibyśmy sobie radę. Więc ta wiadomość nie jest aż taka rewelacyjna. Natomiast zwróćmy uwagę. Zbudzeni, żeśmy otworzyli program TVP1. Czy ta wypowiedź kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy nie była częścią kampanii wyborczej? I czy kampania wyborcza w ogóle może być traktowana poważnie, jeżeli telewizja publiczna zachowuje się w taki sposób, jak się zachowuje, to znaczy atakuje opozycję, a jakoś tam różnie, ale promuje urzędującego prezydenta. To, że on ma pewną przewagę, to jest oczywiste. Bo jest urzędującym prezydentem, ale czy powinna mu dawać tą przewagę telewizja publiczna? A więc jakie z tego wnioski wyciągnąć? Niespodziewane orędzie, w tle spekulacje, tydzień, w którym nie wiadomo, co się zdarzy, no i może tak, czy brać udział w niekonstytucyjnych wyborach. Ja bym powiedział, nasi kandydaci opozycji mogą się rzeczywiście trzymać tego do końca, że są kandydatami. Natomiast my, wyborcy, chyba w żadnym wypadku nie powinniśmy brać udziału w niekonstytucyjnym głosowaniu.
bo jak się jest obywatelem, to jednak obowiązuje konstytucja.